Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę wyjątkowego gościa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta rozmowa, bo coś czuję, że będzie mega wartościowa. A moim gościem w dzisiejszym podcaście jest Jacob Buczyński. Cześć! Skromny teraz, rozkręci się teraz. Mocniej zaczęło mi bić serce na sam początek, chociaż już zaczęliśmy, już dłużej gadamy. Ale to jakieś takie chyba zawsze jest spotkanie z mikrofonem i wywiadem jakieś takie stresujące. No zapala się w tym przypadku akurat niebieska lampka i już odejmuje wszystkim głos trochę. Tak, bo zawsze się człowiek zastanawia nad tym, co powiedzieć, żeby dobrze zabrzmiało, ale na szczęście przecież i tak mnie nikt, znaczy na razie mnie nikt nie słyszy, więc... Może no. Zacznijmy od tego, żebyś się przedstawił dla tych, którzy cię nie znają. Czym się zajmujesz na co dzień? A mnie wszyscy znają. Dobra, to tak, to ja cię przedstawię. Nie, że ty mogę się przedstawić. Jestem Jakub Buczyński, mam 26 lat. Siedzimy właśnie w mojej pracowni na Kolejowej w Warszawie i od 3 lat zajmuję się zero waste fashion, czyli tym, o czym tak dużo ostatnio w mediach i wszędzie tak naprawdę, czyli o przetwarzaniu odzieży, o rzeczach z drugiej ręki. I ja, rozpoczynając moją markę, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że w ogóle na to będzie jakikolwiek boom, bo zrobiłem to jeszcze w czasach, kiedy tak naprawdę był jakby boom na blogerki modowe, cały ten szał wokół sieciówek, ubrań i całego konsumpcjonizmu. A ja jako rozpoczynający swoją karierę bloger modowy, bo też chciałem być, pomyślałem sobie, że jak to kurczę jest w tej branży, czy mi się to wszystko podoba i czy ja rzeczywiście chcę w tym wszystkim uczestniczyć, czy chcę dostawać buty za pieniądze i je pokazywać tylko po to, żeby ludzie je pokazywali. Nie pasowało mi to za bardzo do moich takich wartości gdzieś tam wyciągniętych z życia czy nabytych. I bardzo mocno zacząłem obserwować marki lokalne, jak produkują ubrania. Bardzo zacząłem przyglądać się dużym markom, takim jak Reserved, H&M i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem obserwować to, gdzie są produkowane ubrania i pomyślałem sobie, że kurczę, to coś idzie po prostu w złą stronę. I siedzimy tutaj w tej pracowni dlatego, że 3 lata temu na tym blogu wymyśliłem sobie mój pierwszy produkt. Totalnie nieświadomie wypuściłem na świat 10 upcyclingowych, klasycznych vintage katan, do których doszyłem jeszcze w Malborku u takiej pani krawcowej kolorowe frędzle. I jak się okazało, ludzie bardzo dobrze to przyjęli. Kurtki gdzieś tam, pierwsze moich 10 kurtek sprzedało się od razu w pierwszy tydzień, więc od razu wyczułem, że jest to gdzieś tam jakiś taki potencjał w ogóle tego, tej zero waste fashion. Jeszcze chyba w ogóle wtedy tego tak nie nazywałem, tylko bardziej mówiłem o tym upcyclingowe katany i tak dalej. Zero waste przyszło troszkę później. I tak, jakby zająłem się, z bloga w ogóle zrezygnowałem. Czasami gdzieś tam, jak natchnie mnie jakaś wewnętrzna siła, napiszę coś a propos mojej działalności, o tym, jak co się dzieje. Wydałem pierwszą kolekcję, też wykonaną w 100% z tkanin z odzysku. No i jakoś to tak wszystko gdzieś tam sobie się toczy. Pojawiają się nowe produkty. Wiadomo, że nadal gdzieś bardzo mocno głoszę informacje na temat zero waste, na temat świadomej mody, czyli uczciwej pracy ludzi, lokalnej produkcji i tak dalej, i tak dalej. A to, co jeszcze chciałem ciekawego powiedzieć, że moje pierwsze kurtki też powstały z tego powodu, że ja zostało u mnie w domu rodzinnym bardzo dużo ubrań po mojej babci, która zachorowała na Alzheimera. I ja sobie pomyślałem, że kurczę, co zrobić z tymi ubraniami? Jak je wykorzystać? Przecież no, nie pójdą na śmietnik, nie wiem, jakby...
raczej nie będzie nikt chciał jakichś, no nie wiem, kolorowych sukienek i tak dalej, no nie sprzedamy ich. No i tak właśnie powstał pomysł na te pierwsze katany i rzeczywiście pierwsze Jacket by Jacob zostały zrobione z ubrań mojej babci i też sobie zawsze do tego dopisuję taką historię, którą lubię opowiadać, że to są ubrania z historią, bo to nie są... Mm-hmm. Znaczy uważam, że każde ubranie dzisiaj niesie ze sobą historię, lepszą lub gorszą, w sieciówkach i nie w sieciówkach. Te nie z sieciówek jakby przeszły swoją drogę i zostały, powiedzmy, na przykład przeze mnie znowu wykorzystane. Mm-hmm. Te w sieciówkach... Mm-hmm. Pewnie zaraz o tym porozmawiamy. Ja chciałam właśnie zapytać się ciebie jeszcze, dlaczego jeans? Bo te wszystkie właściwie twoje projekty są uszyte z jeansu. Bierzesz jakby też, no jak już powiedziałeś, każda tkanina jest odzysku. Ale dlaczego stawiasz akurat na ten materiał? Czy to też się wiąże jakby z jego trochę złą sławą i chcesz ją jakby trochę odczarować, pokazując to w jakby zupełnie innej odsłonie? Wiesz co, nawet tak naprawdę nigdy nie zastanawiałem się chyba nad tym, dlaczego jest to jeans i dlaczego moja pierwsza kolekcja też była praktycznie cała jeansowa, ale to, co mi jakby nachodzi teraz na myśl, to, że jeans też jest takim dobrym produktem, który dobrze się sprzedaje. Z tego względu, że ludzie lubią jeansowe rzeczy i jeans jest powszechny, jakby bardzo powszechny. Ludzie są do tego przyzwyczajeni, a to jest tych tkanin jeansowych jest tak dużo na świecie, jakby produkcja jeansu jest po prostu w takiej skali prowadzona, że ten jeans można pozyskać wszędzie. I rzeczywiście to był taki pierwszy materiał, który po prostu, wiesz, idę do second handu i nagle znajduję po prostu 10 kg jeansu. Mm-hmm. I jakby to, powiedzmy, kosztuje mnie tam, nie wiem, 10 zł albo 20 zł. No to jest moja cena mojej mody i cena mojej kolekcji. Wiadomo, że uszycie gdzieś kosztuje więcej, ale to pokazuje, jak dużo produktów można wykorzystać, bo to nie jest tylko jeans, wiesz, jakby ja korzystam z każdej tkaniny, która przyjdzie gdzieś mi na myśl, która ma piękny wzór, która gdzieś tam czeka na wykorzystanie. A jeans, ja też po prostu mam jakiś taki chyba sentyment. Mam w mieszkaniu porobione fotele patchworkowe, jeansowe. To prawda. Więc nie wiem, ja strasznie lubię jeans. To, uważam, że to jest taki po prostu ponadczasowy klasyk, który... I on też wytrzymuje próbę czasu, mam wrażenie, że możesz go prać, on się tam może zniszczyć i dalej wygląda super. Tak, nie? To jest też prawda, bo moja mama zawsze mawiała, jak mi się porwały jeansy, mówiła, jeans może być porwany. I to jest prawda, nie? Tak. Że jakby to mimo jakby... Nie ujmuje mu, nie? Tak, mimo że jakby lata lecą, to ten jeans może się starzeć, może się rwać, może się przecierać, może zmieniać kolor, a i tak to jest po prostu taki jakiś materiał, który można wykorzystywać do woli. Właśnie siedzimy w pracowni Jacoba i nawet ma uszytą taką osłonkę do kwiatka z jeansu i jest przepiękna. Właśnie mi się zamoczyła i... Ale chciałam a propos jeszcze tej idei zero waste. Te pojęcie funkcjonuje w social mediach stosunkowo od niedawna. Można określić, niektórzy twierdzą, że to jest taka moda na zero waste i ty zacząłeś tworzyć już dużo, dużo wcześniej, gdzie tej świadomości jeszcze takiej odnośnie recyklingu czy właśnie mody zero waste nie było. I jak ty w ogóle odnosisz się teraz do tego ruchu całego? Wiesz co, to co najważniejsze, to co powiedziałaś, to dla mnie jest, że jest moda na zero waste. Mm-hmm. Ja strasznie nie lubię tego stwierdzenia, bo ja nie chcę, żeby powstawały marki zero waste dlatego, że jest moda na to. Mm-hmm. Ja nie do końca też w moich stwierdzeniach czy gdzieś tam wypowiedziach używam słowa moda. Dlatego, że jak coś jest modne, to znaczy, że jest na chwilę, a uważam, że zero waste i cały ten nurt, który powstaje, bardzo wartościowy, to powinien być lifestyle, to powinno wejść w nasze życie na stałe. To nie może być modne. To musi być dzisiaj, to musi dzisiaj zastępować wszystko to, co zostało wyprodukowane od lat, nie wiem, 60., 70. na świecie. I całą tą nadprodukcję dóbr, czyli po prostu korzystanie z tego. I to nie może być moda. Ja nie chcę, jeśli widzę, że ktoś na przykład robi
podobną markę do mojej, nie wiem, zaczyna robić jackety z frędzlami czy patchworki i tak dalej, super. Mhm. Tylko ja zawsze patrzę na to, czy jest pod tym idea, czy rzeczywiście ktoś widzi w tych ubraniach jakby totalny, czy ktoś ma rzeczywiście szacunek do tych ubrań, czy ktoś chce po prostu zrobić z tego biznes. Mhm. Bo ja też patrzę na ten, na mój biznes bardzo tak, nie wiem jak to określić, nie liczy się dla mnie tylko biznes. Mhm. Liczy się po prostu dla mnie to, co wokół. Czyli ja nie wyprodukuję masy ubrań po to, żeby ich sprzedać mimo i tylko dlatego, że mam na to ludzi. Ja po prostu, wiadomo, że też patrzę na to, jakie mam siły przerobowe, nie wyślę tego do Bangladeszu, nie dam tego do produkcji. To, co powiedziałeś teraz, że jakby twoja marka to nie tylko właściwie biznes i sprzedawanie kurtek, ale ty też pod nią kryjesz dużo takich wskazówek, myślę, że wartościowych informacji, które dajesz od siebie na temat na przykład świadomego konsumpcjonizmu i kupowania w świadomy sposób. Chciałam cię właśnie zapytać, jak twoim zdaniem wyglądają współcześni konsumenci? Jakby, jakie ty masz zdanie? Bo wiesz, wiadomo, że zastanawiam się, czy istnieje w ogóle coś takiego jak świadomy konsumpcjonizm. Ale jak wygląda dzisiaj taki typowy konsument? Mhm. I jeśli chodzi o sieciówki, tak? Ubrania. Znaczy ogólnie, bo pamiętam, bo my poznaliśmy się na openerze na Fashion Stage, mm-hmm. Gdzie miałeś też swój pokaz, który zakończyłeś jakby takim wyjściem, manifestem. Mego laska. Tak, że kupuj świadomie, z napisem na klacie kupuj świadomie i właśnie chciałam cię popytać o to, jak to odbierasz współczesnego klienta, osobę, która jakby wybiera ubrania, czy myślisz, że ludzie dalej jakby pędzą za tą modą, której definicję później sobie omówimy. Jakby, bo ty masz też trochę innych odbiorców pewnie, ale jak ty z perspektywy osoby, która tworzy, jest projektantem i siedzi już kilka lat w tej branży, postrzega to znaczy, konsumpcjonizm. No, dokładnie. Ja powiem może tak, że ja typowym konsumentem nie jestem, bo od 3 lat nie kupiłem żadnego nowego ubrania, tylko to są rzeczy albo z second handu, z drugiej ręki, albo uszyte samemu. Ale jak tak sobie myślę nad tym, że kto jest jak wygląda typowy konsument dzisiaj? Ja myślę, że to siedzi gdzieś już w naszych takich właśnie korzeniach, że my od dziecka na przykład mamy wpajane w głowie znaczek McDonalda. Mhm. I my od dziecka jako 2-latkowie wiemy, czym są te złote łuki. I myślę, że to jest sedno sprawy, że od 2 roku życia my wiemy, że musimy tam kupować, bo tak nam po prostu powiedziała reklama. Mhm. Czyli bardzo dużym problemem albo trudnością w ogóle dla młodych ludzi, na pewno teraz dla młodych ludzi, bo my jeszcze jesteśmy lata 90., więc znamy jeszcze życie, powiedzmy, bez takiego nachalnej reklamy. Myślę, że typowym za chwilę konsumentem będzie człowiek sfokusowany na tym, że po prostu coś musi kupić, bo tak ma wpojone po prostu od najmłodszych lat. Chociaż nie chcę też uogólniać, bo pisze do mnie mnóstwo młodych ludzi, którzy, nie wiem, zakładają mini przedsiębiorstwa, działają w liceum, w małych grupach i robią jakieś w ogóle super zero waste marki z opakowaniami na warzywa. Mhm. Więc przykładem też jest bardzo dobrym młodego konsumenta, jakby młodej, nowej fali konsumentów, Greta, tak, która działa w młodzieżowym strajku klimatycznym, która też pokazuje, że właśnie w tym młodym pokoleniu jest totalna siła. Ale jeszcze odchodząc do tego typowego konsumenta, bardzo często też dostaję takie opinie, że wow, jak w ogóle od 3 lat mogłeś nie kupić ubrania? Że jak to zrobiłeś? Nie poszedłeś do sieciówki? Jakby ja w ogóle o tym nie myślę dzisiaj, bo wiadomo, że moją głowę zaprzątają inne zupełnie ubrania, inna idea i tak dalej. Ale ktoś nie ma tego bodźca i ma po prostu od lat reklamy puszczane na Instagramie, na social mediach, w telewizji, że musisz to mieć, będziesz czuł się lepiej, musisz to mieć, bo twoje życie będzie z tym lepsze.
jakby ja zawsze się zastanawiam, okej, kupiłeś to i co, poczułeś się lepiej? Nie, to jest po prostu takie chwilowe szczęście, na które ludzie, od którego ludzie są dzisiaj uzależnieni. I myślę sobie, że wypracowanie takiego trwałego szczęścia, nie na bazie tych materialnych rzeczy, jest turbo ważne. No tak, ale jest też bardzo trudne. Myślę, że w dobie takich bodźców z zewnątrz, social mediów, gdzie pokazują nam kanony piękna, jakby osoby, które teoretycznie na obrazku nie wiemy, jak jest do końca w rzeczywistości, bo też umówmy się, że nie wiem, na Instagramie widzimy ułamek życia czyjegoś. Pokazują nam ładne obrazki szczęśliwych osób, które nie wiem, są ubrane w konkretny sposób i nie wiem, reklamują jakiś produkt i wmawiają ci, że tylko dzięki temu możesz się zbliżyć do tego szczęścia z tego obrazka. Myślę, że jesteś mega świadomą osobą, która sobie to wypracowała przez lata i jakby ubranie, choć cię teraz określa w taki sposób, że no, reprezentujesz jakąś ideę, tak? I gdzieś tam jesteś tą osobą, która sprzeciwia się masowej produkcji, to mimo wszystko, gdybyś stał pewnie goły w pokoju, to byś sobie powiedział, że jesteś szczęśliwy. Tak, myślę, że tak, bo nie otaczają mnie zbędne przedmioty. Jakby ja w środku jestem szczęśliwy bez całego bajzlu, który po prostu mnie otacza. I tak, no to jest prawda. Myślę, że ludzie po prostu kupują sobie chwilowe szczęście i tak naprawdę to, co chcieliśmy wcześniej poruszyć, czym jest dzisiaj moda? Albo czym kiedyś była dla ludzi religia? Ja to bardzo, bardzo porównuję, bo religia kiedyś było dawaniem jakiejś takiej, Bóg był, nie wiem, wyznacznikiem wartości i tak dalej. Dzisiaj ludzie kościoły zamienili na Instagram, zamienili na blogerów, którzy wyznaczają im trendy, którzy... To jest w ogóle bardzo ważne porównanie, ale myślę, że też... niesamowicie trafne. Myślę, że tak. I właśnie dzisiaj ludzie nie uciekają już sobie, nie wiem, gdzieś tam do kościoła, który był lub nie był bardziej inwazyjny. Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Ale dzisiaj ludzie, myślę, że uciekają właśnie w takie materialne rzeczy i kiedyś nie było takich możliwości jak dzisiaj, że po prostu tego na świecie jest tak dużo i w zasadzie można po prostu na chwilę uradować naprawdę masę ludzi. Myślę, że taką naprawdę ważną kwestią jest po prostu, żeby odpuścić sobie kupowanie ubrań. To jest znalezienie zupełnie gdzieś indziej tego spokoju, szczęścia i myślę, że to mogą być naprawdę techniki zupełnie niezwiązane z chodzeniem do sklepu. To mogą być po prostu... Tak jak powiedziałaś, stoisz nago i czujesz się szczęśliwa, tak? Myślisz, że nastąpi taki moment, w którym ludzie stwierdzą, że te pieniądze i energię, którą wkładają na zakupy i posiadanie rzeczy, przerzucą na przykład swój własny rozwój emocjonalny czy zawodowy, w ogóle rozwój jako człowieka i przestaną się otaczać takimi rzeczami, których nie potrzebują? Wiesz co, ja patrzę na to, na dwie strony tego lustra, że z jednej strony jakby budzi się ta fala młodych ludzi, takich zbuntowanych, którzy nie chcą tego całego syfu, a z drugiej strony są ludzie, którzy chcą. I pytanie po prostu, kogo jest więcej? Kto zdominuje którą grupę? Czyli demokratyczne podejście trochę takie. Trochę tak, no bo zastanawiam się po prostu, jak będzie się to rozwijać, bo uważam, że żeby ocalić, jeśli w ogóle jest jeszcze szansa, ocalić ten świat, no to będzie trzeba wybrać, tak? Albo produkujemy nadal, albo kończymy coś, tak? No musi się to zakończyć jakoś kategorycznie. Bo jeśli nie, no to po prostu świat będzie nadal się zmieniał na gorsze, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. No jakby to wszystko jest powiązane, tak? A tak naprawdę to od naszych wyborów zależy. Ja ostatnio byłam w Kopenhadze i myślę, że Skandynawia to jest taki nurt, na który powinniśmy się trochę oglądać, bo ja pierwszy raz w ogóle byłam w Danii i mnie niesamowicie zaskoczyli ludzie
taką świadomością, tym jak bardzo, jak wielkimi minimalistami są, czy w domu, czy w ogóle w modzie też, tym, że się poruszają głównie transportem miejskim albo na rowerach. I też akurat mam przyjaciółkę, która studiuje tam design i większość zajęć jest nastawiona na sustainable i na ekologię. Jakby oni w ogóle już się nie zastanawiają nad tym, jak tworzyć z nowych jakby materiałów, tylko jak przetworzyć to, co mamy już. I myślę, że to jest w ogóle niesamowite, że to już idzie też od takich podstaw, nie? Od edukacji, bo myślę, że u nas tego też brakuje. No na pewno, u nas brakuje wielu rzeczy, tak jak edukacji seksualnej, tak brakuje też nam edukacji ekologicznej i tego, jak korzystać z tego, co po prostu mamy i nie kupować więcej. Ale kurczę, no jakby... Wiesz, są kraje, które patrzą na świat inaczej, edukują młodych ludzi, zmieniają świat, dbają o swoje powietrze. A z drugiej strony zastanawiam się nad tym, kogo na świecie jest więcej. Biednych ludzi, którzy nie obchodzi ich, czy to jest wyprodukowane w plastiku, czy to jest wyprodukowane w Bangladeszu. Tylko i to są ludzie, którzy bardzo chcą mieć po prostu co ubrać, chcą mieć co zjeść. Oni nie będą myśleć o tym, czy to jest ekologiczne. I tu dochodzimy do momentu, że wiesz, my żyjemy w warunkach jak królowie tak naprawdę. No tak. My mamy wszystko. Chcemy, to sobie kupujemy. Dzisiaj kupiłem, nie wiem, ciasteczka kurde z ricottą i cytryną i są super pyszne, które notabene są w ogóle w plastikowym opakowaniu. A są ludzie, którzy po prostu którzy będą walczyć o każdą kromkę chleba za chwilę i o wodę. I tutaj dochodzimy do momentu i zastanawiamy się, to też się wiąże z modą. Nas jest po prostu za dużo na planecie. To prawda. No dobra, ale przejdźmy do tej definicji mody, o której tak bardzo chcieliśmy porozmawiać na samym początku. Czym jest dla ciebie w ogóle słowo moda i co ono znaczy? To jest trudne. Ja w ogóle też nie chciałbym brzmieć jak jakiś totalnie ekologiczny freak, bo ja nie jestem. Ja jakby też popełniam błędy. Dzisiaj kupiłem ciastka w plastikowym opakowaniu i jest mi z tym kurwa źle. Nie zawsze kupię, nie wiem, nie zawsze pojadę do źródła i nie naleję sobie wody w szklankę, tylko kupuję też plastikowe butelki. I a propos mody, ja też nie chcę brzmieć jako, kurde, jakiś po prostu wszystko wiedzący najlepiej człowiek, bo mogę też nie mieć racji działając Zero Waste, nie wiem. Ale myślę sobie, że moda to jest coś totalnie wymyślonego na potrzeby gospodarki, na potrzeby sprzedawania, dorabiania się, na potrzeby pracy wielkich koncernów. Bo cofając się 1000 lat wstecz, okej, nie, dobra, może za mało. Ja cofam się 200 tysięcy lat wstecz do wtedy, kiedy wytworzył się współcześnie anatomiczny człowiek, czyli taki jak my. Czym był dla niego ubiór? Ochroną. Działało to instynktownie. Na przestrzeni lat wykształcił się u nas instynkt, że musimy wyglądać dobrze, bo nie wiem, moda nas określa. Jakby, zgadzasz się z tym? Czy moda ciebie określa? Nie. Znaczy w sensie, dobra, inaczej. Czy ubranie ciebie określa? Powiem ci tak, jako nastolatka myślałam, że bardzo, natomiast im jestem starsza, tym wiem, że nie. I tak naprawdę zdałam sobie sprawę ostatnio, bo tak sobie pomyślałam, że ja to chyba nie mam swojego stylu, a sobie myślę, kurwa, po co ci ten styl w ogóle? Na co ci on? Jakby co ci daje? Jakby ja pracuję akurat w takim miejscu, bo pracuję w branży mody, gdzie uważam, że to, że moda cię określa, jest bardzo popularne. Zwolnią cię za to. Zero Waste Fashion na podcast. Natomiast ja na przykład myślę, że niestety jest trochę to tak zakorzenione w społeczeństwie, że ta moda jednak znaczy to, jak wyglądamy, często nas określa, że ludzie, znaczy inaczej, często ludzie lubią nas szufladkować w ten sposób. Tak, tak. No właśnie, i jakby mówisz o tym, a mi się budzi po prostu bardzo dużo aspektów w ogóle tego słowa. Tak cofam się też trochę zawsze wstecz i zastanawiam się jako dziecko, skąd się w ogóle we mnie wzięło słowo moda. I wydaje mi się, takie moje pierwsze skojarzenie to jest coś, co
To jest coś, co widziałem na przykład w gazetach jeszcze wtedy, typu kolor na ten sezon to kolor czerwony, ubierz kolor czerwony, będziesz zajebista. I wiesz, moja babcia, jako osoba, która, wiesz, moda wchodziła, nie było wtedy super ubrań. Wiesz, to byli ludzie, którzy chcieli tej mody. I oni kupowali te czerwone ubrania, bo myśleli, że po prostu muszą być modni. Mm-hmm. Bo po prostu jak ja, jeśli nie będą modni, no to nie wiem, ktoś ich... To nie będą modni po prostu. Nie będą modni. No, oni nie wiedzieli wtedy, że nie będą po prostu modni i się no, nic nie zmieni. Później sobie myślałem o tej modzie, że ja w ogóle chcę robić w modzie, że bardzo chciałem być w ogóle modelem i pokazywać ubrania. Ale to jakby minęło mi po jakichś tam dziwnych wydarzeniach z agencjami i tak dalej. No i ja nadal się zastanawiam w ogóle, czym jest moda i ja staram się to gdzieś tam sobie uporządkować i dzisiaj, to co na dzisiaj bym ci powiedział, czym jest dzisiaj moda, to jest coś, kolejna rzecz, którą nam wmówiono. Wzbudzono w nas jakiś taką chęć posiadania mody, wiesz, wszystkie magazyny, musisz must have, musisz to mieć, dzisiaj, teraz jest modny, w tym sezonie jest modna, nie wiem, kratka, w tym sezonie jest to, poczuj się lepiej. To jest nadal jakby dla nas taki bodziec do tego, żeby należeć do super fajnych ludzi, musimy wyglądać. A ja naprawdę, ja na co dzień wyglądam jak... I ty też się zastanawiasz, czy masz styl. I ja, prowadząc na początku bloga, ujebało mi się w głowie takie stwierdzenie: it's not about season, it's about style. I ja się tego trzymałem, nie? Jakby dzisiaj myślę sobie, czy styl jest wyznacznikiem? Nie. Jakby totalnie moda nas nie określa. Moda to jest po prostu kolejny bardzo dobrze zarabiający biznes, bo to się sprzedaje, bo ludzie chcą posiadać, bo taki się obudził w nas instynkt. Kiedyś ubrania miały ochronę przed temperaturą i przed słońcem, a generalnie to lataliśmy na golasa i polowaliśmy na zwierzęta. A dzisiaj, żeby poczuć się dobrze, kupujemy ubrania. No. I jakby, nie wiem, niezbadany jest trochę też ten mechanizm, kto jak reaguje na ubrania, bo ja na przykład nie reaguję na ubrania jakoś, nie wiem, czy jestem wesoły, szczęśliwy. No nie. Jakby dla mnie w ogóle nie ma u mnie też takiej chyba już myśli, że moda uszczęśliwia. Moda mnie osobiście przeraża, bo ja na przykład jestem osobą, bardzo często słyszę pytania pod tytułem: jaki projektant ciebie inspiruje? Zawsze słyszałem to pytanie, typu na jakichś konkursach modowych. Ja sobie zawsze zadawałem: Boże, Jezu, ja nie mam ulubionego projektanta, jakby nie mam żadnego idola. I tak sobie myślałem: słabo. A dzisiaj sobie myślę, ja po prostu tego nie oglądam, nie oglądam pokazów, bo mnie te jakby sezonowe nowości, które zmienią się za 2 miesiące, nie interesują. Mnie dzisiaj w modzie, skoro już powstało to słowo, interesuje to, jak ludzie tą modę, w jaki sposób obiorą kierunek w modzie. Czy, i totalnie nie mówię tutaj o tym, co będzie modne w tym sezonie. Mnie interesuje, jaką wartość pozytywną wymyślą projektanci dzisiaj w modzie. Czyli jak zmienią świat mody. Bo świat mody musi się zmienić. I ja myślę, że to jest właśnie też siła w młodych projektantach, że na każdym międzynarodowym konkursie pojawiają się projektanci, to już jest większość, w finałowych, wiesz, rozgrywkach każdy na świecie projektuje w sposób świadomy. Nie ma już marek, nie ma już projektantów, znaczy oczywiście są, ale jest bardzo dużo tych takich projektantów, którzy odnoszą się do lokalnego produktu, którzy produkują w małych ilościach, którzy uważają na to, co z czego jest wyprodukowane ubranie. I myślę, że dzisiaj tym też jest moda, właśnie tym spojrzeniem, w jakim kierunku musimy pójść, żeby moda nie była tylko tym, co wygląda, ale też tym, co niesie za sobą dobry
skutek dla środowiska, ludzi, wszystkiego jakby. No, to jest bardzo, bardzo, wiesz, szerokie pytanie. Znaczy, no, teraz taka przyszła mi myśl, że ty trochę nie sprzedajesz tylko kurtek z frędzlami, ale sprzedajesz właśnie tą całą ideę związaną z tą zmianą i jakby z koniecznością tej zmiany. I też no, masz bardzo określony styl, więc wiadomo, że trafiasz do tych osób, które jakby wybierają świadomie. No, to jest właśnie to, co mi przyszło teraz na myśl śmiesznie, bo a propos openera, na którym się spotkaliśmy, była taka sytuacja, że mieliśmy, my projektanci z tego Fashion Stage, mieliśmy wywiady z Oliwierem Janiekiem z Elle Men. I on się zapytał coś tam mnie a propos, ja akurat siedziałem na ławce tam w tym wywiadzie z ludźmi z Diligent. On się mnie zapytał, jak zachęcę tutaj widownię do tego, żeby przyszli do mojego showroomu. Oj, kurczę, trafił na złą osobę z całej brygady. I ja powiedziałem głośno przez mikrofon i zastanawiałem się nad tym, czy to powiedzieć, że wiesz co, Oliwier, dzisiaj zapraszam tych ludzi, którzy chcą poznać historię tych ubrań i są świadomi i chcą dowiedzieć się, jak zostały wyprodukowane te ubrania, jaka jest moja historia mojej marki i że zapraszam tych ludzi, których nie interesuje tylko wygląd tych ubrań, że są instagramowe, że są kolorowe i tak dalej, że zapraszam świadomych ludzi. A on do mnie mówi, aha, czyli jak ktoś chce po prostu kupić sobie ładną kurtkę, to niech nie przychodzi. A ja na to mówię, tak, niech nie przychodzi. I wiem, że to jest bardzo, bardzo takie radykalne podejście i wręcz odstraszające. Oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować tego, czy ktoś chciał kurtkę po prostu tylko dlatego, że jest ładna i tylko dlatego. No jest to ciężkie, ale ja po prostu chciałbym budzić w ludziach taką, taką świadomość, że ubranie nie tylko dzisiaj mają wyglądać, że nie tylko kupuje je się dlatego, że są po prostu, nie wiem, modne. No kurwa, ja nienawidzę tego słowa. Naprawdę, jak słyszę, że gdzieś, nie wiem, ktoś mówi o moich kurtkach, że są modne na Instagramie, to no, no fajnie, ale a coś więcej, jakby halo, jakby te kurtki mają swoją historię, swoją ideę, którą też właśnie sprzedaję i ja bardzo chcę się skupiać na tym, żeby promować ideę i żeby uświadamiać ludzi i myślę, że jest jeszcze na to jakby miejsce w tych social mediach, w tym świecie mody. Ja pamiętam twoją taką wzruszającą historię, która mnie bardzo ujęła. Kiedy na Instagramie napisałeś, że marzyłeś o skórzanej kurtce i w końcu cię na nią stać, ale jej nie kupisz. Dlaczego? Tak. Przepisz tę Jezu, historię. Jezu, to w ogóle, wiesz co, dostałem ciarki po plecach teraz, jak powiedziałaś o tej historii, bo to rzeczywiście był taki przełomowy moment w moim życiu. Ja naprawdę od czasów mojego, myślę, że nie wiem, nastoletniego życia marzyłem o ramonesce, klasycznej ramonesce skórzanej, z pięknymi srebrnymi zamkami, no mam ją przed oczami generalnie. I ja jak przyjechałem do Warszawy, to pamiętam, że gdzieś tam no, spotykałem się z ludźmi, którzy zawsze, wiesz, gdzieś byli super ubrani i tak dalej, no jakby nie ukrywam, mnie nie było stać. Studiowałem, pracowałem, nie miałem pieniędzy na to, żeby nie wiem, po prostu kupować sobie super markowe, modne ubrania. No i powiedzmy, że ta kurtka ramoneska to był taki, taka, jak to się mówi, wisienka na torcie. I ja któregoś razu, to było niedawno, mimo że ja nie kupuję w ogóle ubrań, ja poszedłem do TK Maxa i z moją przyjaciółką i mówię do niej, no po prostu kupię dzisiaj, kurde, sobie tą ramoneskę, bo to jest taka rzecz ponadczasowa, którą ja będę szanował, która powiedzmy, że jakby będzie służyła mi przez lata i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście znalazłem tą ramoneskę w TK Maxie, o którym też w ogóle wcześniej publikowałem posty, że bardzo mi się nie podoba marketingowy bullshit, który wciskają ludziom pod tytułem Zyskaj Max w TK Max. No i ja sobie wybrałem tą ramoneskę i tak pamiętam, że moja przyjaciółka poszła sobie szukać też czegoś tam.
A że razem w ogóle tkwimy gdzieś w tej modzie, tak podszedłem do lustra i tak sobie patrzę na siebie i tak, ej kurde, ty w ogóle tego nie, ty w ogóle nie musisz w tej ramonesce być, żeby, żeby czym w ogóle jest ta ramoneska dzisiaj? I to był ten moment, kiedy podszedłem do mojej przyjaciółki i ja w ogóle ona, bo ona o tej ramonesce wiedziała od kilku lat, że ja ją chcę. Takie twoje dziecięce marzenia. Tak, i podchodzę do niej i mówię, ja jej nie kupię. A ona taka w ogóle, co? Jakby, what the fuck? Jakby, o co ci chodzi? A ja mówię, wiesz co, zrozumiałem, że w ogóle jakby ta ramoneska jest totalnie mi zbędna, że ja nie, że nie, że ja nie będę się czuł lepiej przez to. Jakby ona mi nie jest w ogóle zupełnie potrzebna. Ja przecież mam, kurde, dwie czarne kurtki, które sam sobie uszyłem, patchworkowe i tak dalej. Dlaczego mam za to 600 zł wesprzeć wielką markę, gdzie nawet nie wiem, w jaki sposób została ta ramoneska wyprodukowana, i na swoim Instagramie pamiętam, że napisałem, że zastanawiajcie się nad tym, co kupujecie, bo dla mnie ta kurtka by była, powiedzmy, na lata, chociaż też nie wiem, może bym ją gdzieś zgubił. No tak. Never know. Ale zastanawiam się nad tym, że ludzie kupują sobie taką ramoneskę i ona na przykład starcza im na rok, bo za rok dla nich ona na przykład już nie jest modna. I tutaj też wspomniałem, pamiętam o tym, że ta kurtka będzie tym narastającym odzieżowym odpadem na świecie, który jest dzisiaj najszybciej przyrastającym odpadem. I jakby to, że to już zostało wyprodukowane i ktoś pewnie i tak kupił tą kurtkę. Jakby no, ja po prostu poszedłem do tego sklepu i pomyślałem sobie też, co mogę zrobić z tej kurtki lepszego niż ją kupić. I uznałem, że w ogóle ten post też miał ogromny zasięg, gdzieś tam rzeczywiście pamiętam, że po tym poście miałem takie, kurde, warto robić, wiesz, jakby rzeczy zgodne rzeczywiście ze sobą, nie iść za tym, że ktoś mi wmówił, że kiedyś ta Ramon, że każdy facet musi mieć skórę, komórę. To jest to, co mojej babci wymawiały magazyny. No. Czerwony w tym sezonie jest modny. Tak samo mi kiedyś ktoś mówił, każdy facet w szafie musi mieć ramoneskę. I ja żyłem po prostu, wiesz, z tą świadomością, że ramoneska musi być w szafie, no. I widzicie, no, jakby to jest tak, że z jednej strony ja mówię o zero waste fashion, produkuję ubrania, a też ulegam. I jest to taka, ja myślę... Jesteśmy tylko ludźmi, no, jakby też trochę... Jesteśmy tylko ludźmi, którzy niszczą planetę. nie zrozum mnie źle, ale jakby uważam, że no niestety, ale zostaliśmy wychowani w takich warunkach i czasach, gdzie byliśmy bombardowani reklamą od maleńkości, jak wspomniałeś. Przepraszam, ale on jest takim nieokiełznanym gościem, że nie mogę się skupić. Że jakby bombardowały nas te wszystkie reklamy i ten cały konsumpcjonizm. Przecież jakby czasy komuny też warunkowały taki moment, gdzie no nie było w Polsce za wiele i potem jak otworzyły się te wszystkie dla nas granice, jakby bramy, gdzie możemy kupić wszystko, czego chcemy, to nagle człowiek pragnął, nasi rodzice, przynajmniej pokolenie naszych rodziców, pragnęli mieć wszystko, bo nie mieli wcześniej nic. Więc jakby myślę, że zakopanie tej idei i jakby wrócenie trochę do korzeni i do tego, że nie potrzebujemy, kiedyś wiesz, za komuny wszyscy mieli podobnie, nie? Jakby ubierali się podobnie, mieli mniej więcej to samo. Tak. Moja mama na przykład mi mówiła, że żeby nie wiem, mieć dobrze, coś... Że w ogóle wróciłaś do rodziców, tematu rodziców. No, że jakby wiesz, że to jest troszeczkę tak, że kiedyś, żeby mieć coś, co powiedzmy cię określa, bo chciałby zamanifestować jakiś taki, nie wiem, swój styl, to moja mama mówi, no to ja nie wiem, brałam właśnie stare jakieś ubrania, przerabiałam, tutaj dodawałam pasek, tu sobie nosiłam bandanę na czole, jakby szukałam rozwiązań, super, które były wtedy, no zero waste tak naprawdę, no tak, nie? Tak. Czy nie wiem, czy kiedyś nie kupowało a się... Dzisiaj? No jakby nie robiło się zakupy na 2 tygodnie, tylko chodziło się codziennie po świeże, nie? I jakby miało się kurwa zawsze siatkę albo wózek, który się ciągnęło. A w pewnym momencie nastąpił taki boom u nas w Polsce, żeby mieć, mieć, mieć. Ale to nie tylko w Polsce, wiesz, na całym świecie. Nagle nastąpiło to, czego... ja myślę, że to jest właśnie wynik właśnie tego, że wiesz, nasi rodzice kupowali jakby ilości limitowane wszystkiego. I to jest trochę wina pokolenia naszych rodziców, pokolenia Donalda Trumpa i wszystkich tych pokoleń starszych, że oni zachłysnęli się masową produkcją wszystkiego, nie myśląc o tym, jaki jest prawdziwy koszt tego. I moja mama na przykład ma bardzo dużo ubrań, ale ona kupuje w
second handach. Mhm. Wyłącznie. I to też gdzieś poniekąd ja nie mam takiego strachu, bo bardzo dużo ludzi ma strach przed second handami. Ja nigdy nie miałem, bo jako dziecko też zawsze z mamą chodziłem do lumpeksów i tak dalej. I ja uważam, że moja mama, która ma jako powiedzmy nastolatka, żyła tam w latach, nie wiem, 70., oni tego nie mieli. I jak powiedzmy, że nawet pojawiło się to w tych lumpeksach, czy w nam latach, nie wiem, w 2000 roku lumpeksy, czy sieciówki i tak dalej, oni zaczęli to po prostu tak chłonąć i gdzieś uważam, że też zaczęli to przekładać na nas. Tak. Ja nie wiem, jakimi dziećmi są dzisiaj ludzie, którzy urodzili się po 2000 roku i jakby ciężko mi jest to zbadać, bo tak jak mówiłem, że jest dużo ludzi, którzy pewnie działają przeciwko fast fashion i tak dalej, ale jak duża ilość ludzi jest, którzy potrzebują tych rzeczy, kupują je i tak dalej. No wiesz, ostatnio cały świat obiegła informacja, że właściciel tego całego koncernu Diora i tak dalej jest najbogatszym człowiekiem na świecie, więc jaki to jest wniosek? Ludzie kupują po prostu takie ilości ubrań, że koleś, który ma firmę z ubraniami, jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Więc po prostu w jakim świecie żyjemy? Wiesz, i to się nie stało, wiesz, to się stało po prostu w 30 lat. Tak. A co jest, najlepsze... To jest właściwie prawie tyle, ile my żyjemy, nie? Tak. No. I pomyśl sobie, że tak, to się stało w 30 lat. My w 30 lat zapełniliśmy planetę ubraniami. W 60 lat zapełniliśmy planetę plastik. Rekiny na planecie istnieją 350 milionów lat. My zniszczyliśmy to wszystko w 60 lat. I nachodzi, już od dawna nachodzi mi taki wniosek, że myślę sobie, że my jako gatunek jesteśmy po prostu zarazą, która tak naprawdę niszczy tak jakby ten cały organizm, którym jest nasza planeta. I bo tak naprawdę, gdyby wyginęli ludzie, to wszystko by się unormowało, odrodziło. Jak w teledysku Michaela Jacksona. Nie, to był trochę taki żart, ale prawda jest taka, że to, co mówisz, no jakby myślę, że jest trochę... Przepraszam, że ci przerwę, ale ja wiem, że jakby stwierdzenie o tym, że człowiek jest zarazą, jest mocne, ale... No ale tak jest. Dla mnie to nie sposób się po prostu z tym... Nie sposób się ze mną nie zgodzić. Bo nie, no, my dzisiaj o sobie myślimy, jesteśmy pępkami świata. Jakim jesteśmy rozwiniętym w ogóle społeczeństwem, że od czasów, nie wiem, Rzymu takiego nie było, tak. Jak teraz, jak ta cywilizacja, która istnieje, a nie potrafimy... A kurde, tak naprawdę królami, my jesteśmy naprawdę, zniszczyliśmy świat, to tutaj powinny naprawdę władze mieć na przykład takie rekiny, które na tej ziemi są 350 milionów lat. W ogóle moje wyobraźnia moja nie sięga tak daleko. To jest smutne po prostu. Mnie to codziennie gdzieś tam naprawdę przytłacza myśl o tym, że jesteśmy tak strasznym i tak beznadziejnie działającym gatunkiem. Co uważasz, że moglibyśmy chociaż trochę poprawić, żeby te myśl w głowie... No żeby, dobra, to trochę jest egoistyczne, nie? Ale jakby, żeby poczuć się lepiej i mieć jakby poczucie, że coś robimy dla planety. Ja na przykład mam takie coś, że jakby... Bo ja do końca nie wiem, czy ja mam taką super wiarę w to, że to się zmieni. Okej, ja prowadzę markę Zero Waste, która przetwarza odzież i nie korzysta z nowych rzeczy i tak dalej, ale czy ja mam wiarę w to, że w to się odmieni? Trochę tak, a trochę, kurde, mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś takim samonapędzającym się po prostu kole, który po prostu pędzi i że to jest taki po prostu czas w całej tej ewolucji Ziemi, planety, który musi się stać. Czyli my musimy po prostu wyginąć. I wiem, że to brzmi po prostu źle, ale myślę, że natura człowieka jest tak skonstruowana, że byśmy chcieli dobrze. Ale ja dzisiaj kupiłem dwie plastikowe paczuszki. Dlaczego? Bo tak jest wygodnie. Wiesz, ja będę po prostu żył na tej ziemi, nie wiem, 70 lat, może 80, a ten papierek będzie się rozkładał 400 lat. No właśnie. I powiedz mi, jak i co z tym zrobić? Jak ja mam myśleć? W sensie,
No chciałbym myśleć pozytywnie, nie chcę się wbijać, wiesz, też w jakiś kurde po prostu kryzys i myśleć po prostu tylko źle na temat otaczającego nas życia, ale przykre jest myślenie też, i znowu o przykrych rzeczach, przykre jest myślenie o tych następnych pokoleniach, od których już jakby one nie miały w ogóle wyboru. Nie? Na przykład, nie wiem, dziecko mojej siostry, kurde, zastanawiam się, jak ta planeta będzie wyglądać dla następnych pokoleń. I naprawdę, jakby, okej, ja w swoim środowisku uświadamiam mnóstwo ludzi, moich znajomych, rodziców i widzę te zmiany, naprawdę. Widzę, że ludzie przestają kupować, odinstalowują sobie aplikacje, Zalando, inne jakieś po prostu ogłupiające aplikacje, czy to pójdzie rzeczywiście w ten taki nurt, że wszyscy, naprawdę wszyscy się w to wbiją. No chciałbym jakby, żeby, no jedyną opcją na to, żeby coś się zmieniało, jest to, żeby po prostu działać, no jakby działać pozytywnie w tej branży, no i jakby... Żebyśmy po prostu nie myśleli, że to jest moda na ekologię i na zero waste i to właśnie przeminie, tylko żeby to zostało z nami na dłużej i ta świadomość takiego życia i szanowania jakby planety i tego, że w ogóle my jesteśmy gośćmi na tej ziemi, a nie odwrotnie, nie? Mhm. Nie zwierzęta, nie rośliny, tylko jest zupełnie inaczej, nie? No, jakby... Zresztą wszyscy przecież widzimy, mamy internet, jak wygląda to, nie wiem, w Amazonii czy w Australii. No oczywiście pożary były i będą, ale czy w takiej skali, czy rzeczywiście, no jakby... Wiesz, co to mnie najbardziej nie przeraża? Bo to jest żywioł, na który człowiek nie ma tak dużo wpływu, tak jak już się rozpęta. Ale ja czytałam taki raport, w którym... Było napisane, że ilość dwutlenku węgla, która była jakby emitowana podczas pożarów w Australii, to jest codzienna ilość emitowana przez Chiny. I no już na to, co się dzieje w Chinach, no to ludzie mają wpływ, produkcja, jakby to całe szaleństwo, które tam się dzieje. A no jednak na pożar, który się rozpętał i którego nie dało się już zatrzymać, no to sam człowiek już nie miał większego wpływu, nie? I myślę, że tam nie uderzamy trochę tam, gdzie powinniśmy czasami. Że to też jest takie... Że jakby się nie mówi, nie, o tym, co można by było zrobić z takimi Chinami, żeby one przestały robić tę masową produkcję, że mało się o tym mówi, ale jak przyjdzie katastrofa klimatyczna, to nagle wszyscy bum. No tak. Jakby, takie trochę zakopywanie pod dywan, bo to jest też, biznesu i jakby celowania w kogoś wielkiego, to nie? To jest to, co gdzieś tam ta Greta próbuje przewalczyć, że dla tych wszystkich starszych pokoleń dzisiaj liczy się rozpędzona gospodarka i zarabianie pieniędzy i to, że kraje się rozwijają i tak dalej, ale w ogóle what the fuck, czym są rozpędzone i dobrze działające kraje w momencie, kiedy jakby ta ziemia nie daje rady, no jakby wiesz, my tu będziemy trochę jeszcze na tej planecie żyć niż, nie wiem, Donald Trump, który powiedzmy, że od takiego człowieka bardzo dużo zależy. Gdyby taki człowiek zauważył te wszystkie zmiany klimatyczne, zauważył, że takie produkowanie ubrań jest złe i tak dalej. Oczywiście nie mówię, że wszystko teraz zależy od Donalda Trumpa, ale on jest przeciwnikiem ekologii, więc ja sobie myślę, że takim rozwiązaniem, jedynym, które przychodzi mi do głowy i jest po prostu nierealnym rozwiązaniem, to jest po prostu zamknięcie wszystkiego na raz i rozpoczęcie z jakiejś nowej ery, nie wiem, produkowania ubrań, żywności, bo przecież to jest w ogóle druga kwestia, która, w której też po prostu jakby, z którą też musimy żyć, wiesz, przetworzona żywność, produkcja mięsa i tak dalej, i tak dalej. To też wszystko się przyczynia do zmian klimatycznych i no jakby ja nie znajduję na to odpowiedzi, a myślę o tym chyba, myślę, że z 4 razy w tygodniu, jak takie coś można by było zmienić. To jest naprawdę tak jakby takie zawiłe koło, które można nad tym rozmyślać, ale to, co też mi przychodzi na myśl, to, że przyjdzie nowe pokolenie, które po prostu zrobi porządek i w jakiś sposób mimo, że gatunek ludzki jest zarazą, to jest to jakby piękny gatunek, tak? Bo myślący, rozwijający się, ale coś poszło za daleko. No może, bo to nie chodzi tylko o uratowanie Ziemi, tylko chodzi też chyba o uratowanie
nas, jako mm-hmm. gatunku. Jako gatunku. A już tak abstrahując od ekologii, tych trochę katastroficznych wizji, o których rozmawiamy już jakieś dobre 50 minut, chciałam cię zapytać, Jacob, jakie są twoje plany na najbliższy czas i jakie masz marzenia? Zastanawiam się, czy ja chcę opowiadać o planach, bo tak jak ci wcześniej gdzieś tam mówiłem, jeszcze nie nagrywaliśmy, że ja dużo rzeczy nie planuję, takich, wiesz, wielkich, bo jakby jestem małą firmą i sobie po prostu działam gdzieś tutaj tak na tyle, ile mogę, ale może właśnie bardziej bliżej, to będzie bliżej marzeń. Bardzo chciałbym zrobić coś takiego nowego w branży mody i kurczę, no nie chcę... Mam pomysł po prostu na to, jak wyjść dalej do ludzi i głosić po prostu super ideę i myślę, że to, co mogę zdradzić, to, że chciałbym sprawdzać swoją sprawczość działania, nie na Instagramie, prawda, że brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie, zaintrygowałaś mnie. No i na pewno w takich najbliższych planach i jakby ta sprawczość jest tak postawiona dla mnie wysoko, że nie chcę być tylko takim super mówcą na Instagramie, bo tak jest łatwiej. Mhm. Chcę pokazać ludziom, że można zrobić coś w realu, face to face, pokazać im coś zupełnie nowego, nową jakość mody. Może niewygodną, nie dla każdego taką, która będzie pasować, ale może pokażę coś nowego i mam nadzieję, że wydarzy się to w tym roku. Poza tym, no gdzieś tam, wiadomo, szykuję się na festiwale, urządzamy z moją wspólniczką sklep internetowy i co jeszcze? I generalnie to chyba po prostu powoli sobie gdzieś tam robić kolejne projekty, które myślę, że w małym stopniu gdzieś uświadamiają ludzi. Bo na przykład, kurczę, wczoraj dostałem taką wiadomość, zaraz przeczytam wam, która jest naprawdę bardzo napawająca, napawa mnie optymizmem. Wysłałem kurtkę do mojej klientki, którą notabene poznałem na Openerze i zamówiła kolejną kurtkę i napisała tak. Pamiętam, jak znalazłam Jacob Buczyński podczas ulewy na Openerze w Fashion Stage i przepadłam w jego projektach, jego kreatywności, jego idei, jego pasji, jego optymizmie życia. Wiecie, że kocham ubrania, ale kocham też ich jakość i świadomość. Wierzę, że ubrania mogą opowiadać historię i mogą nieść przesłanie. No kocham na maksa tę kurtkę. I tak sobie myślę, że wiesz, jak ludzie mówią już o tym, że zaczynają, wiesz, gdzieś to dalej po prostu szerzyć. To jest też taki plan na najbliższy czas. Po prostu szerzyć tą ideę i uświadamiać ludzi. I bardzo też tobie dziękuję za to, że w ogóle że w ogóle się zgłosiłaś, bo to jest fajne tak się wygadać, wiesz, osobie, która czuje podobnie, która też chce gdzieś pokazać to swoim odbiorcom i właśnie mówić dużo o wartościach, bo w których jest tak dzisiaj mało w ogóle w świecie, jakby nie tylko w social mediach, ogólnie. No ja bym chciała mówić więcej o wartościach, uświadamianiu sobie różnych rzeczy, o emocjonalności, a nie tylko o powierzchowności. Tak. I o tej otoczce. Dochodzimy do końca i zawsze proszę, urodzony przed mikrofonem. Mam wrażenie, że nic nie powiedzieliśmy ciekawego. Zapraszam za tydzień. Kolejny odcinek. Zawsze na koniec proszę swojego gościa, żeby powiedział coś do słuchaczy. Ej dziewczyny, bądźcie świadome. Cieszcie się z życia, bez względu na to, czy ktoś wam coś wmówił, po prostu bądźcie sobą. Dziękuję, Jacob, za dzisiejszą rozmowę. Pa.